9 listopada 2039 roku. Znowu nad wodą, od lat oglądaną i opisywaną, ale nadal bezbrzeżną i nieoswojoną. Patrzy na nią w tej chwili sanoczanin, ale nic mu na myśl nie przychodzi. Nic poza stwierdzeniem byłości zjawiska, jak gdyby spoza czasu. I jak tu świętować urodziny, kiedy tu tyle zwykłości? Było i jest. Jak moje tupanie na progu hotelu, żeby piasek. Hm. W holu wysoko wzniesiona ręka kierownika daje mi e-mail. Daniela i Alain pamiętają, żeby zdrowi byli. Myję ręce, wycieram, kilka kropel wody toaletowej na dłoni, żeby twarz poczuła, że o nią dbam. Pantofle, woda mineralna, blok brulionowy i długopis. No. Do obiadu mam spokój. Ale pierwsza sobie Pańska myśl się narzuca. Pamiętasz jak od Helunii dostałeś na urodziny fajansowego wieprzka w ubraniu eleganckiego masażera, który tak cię zafascynował. Zdobił wystawę sklepu mięsnego. Przez kilka lat stał u nas w oknie i budził na twarzy znajomych belgów zmarszczkę trudną do określenia. Padł ofiarą zamaszystego gestu gosposi. Dopiero teraz wiem że wprowadzenie do salonu wieprza w tużurku było pierwszym krokiem w stronę... Dzwonek telefonu z recepcji. Odbieram. Halo? In dame yy, chciałaby z panem mówić. Mokasyny pośpiesznie. Schodzę natychmiast. W recepcji stoi pani, nie pani. Kobieta o twarzy niemodnej ikony. Za to uśmiech ma dziecka kochanego przez matkę i ojca. Stoi grzecznie, że użyje zeszłowiecznego określenia z sytuacji raczej wychowawczych od dawna porzuconych. Zapraszam ją gestem do salonu, jakby nie rozumiała. Naraz słyszę z jej ust dziwną polszczyznę, jak z on kartek na Boże Narodzenie. Zaproszenie ci przynoszę na zlot aniołów, mówią, że ostatni. Teraz, a gdzie, a kto? – pytam nerwowo. – I skąd pani akurat do mnie o ósmej rano? A ona spojrzy na mnie po, po matczynemu i uśmiechnie się tak, że twarz jej zarysuje się dokładniej. Skąd ja ją znam? Na pewno znam ten uśmiech. To ta, to… Nieznajoma widzi, że bliski do myślenia. Dobrze szukasz. Hania leniowa. Kołysałam cię, nosiłam, żeby twoja matula mogła po chleb do piekarni wyskoczyć. Dziś mi się śniła i tak do mnie mówi. Haniu, złociutka, leć ty do mego grzesznika, żeby na ten wiec przyszedł. Panie Haniu, a gdzie, a kiedy? Manciu kochany, gdy kocioróbka na księżej górze sierocą goryczą zapachnie, kiedy się pszczoły białym koniczem odurzą i złoty źrebak się żachnie, po olchowskim moście, po dudniącym moście, Jadą nasi goście, i ty między nimi, równy staroście. Co? Na oczy rozbiegane chani szukają, a jej już nie ma.